Na niezwykłym koncercie w naszym kościele. Będziemy, moi drodzy, mieli okazję wysłuchać, a przede wszystkim przeżyć taki wieczór pełen refleksji, zadumy. Wieczór, który ma nas przybliżyć do Pana Boga. Moi drodzy, po to spotykamy się do Boga, żeby ten Pan Bóg był bliższy. Między innymi poprzez kolędy, nie tylko znane kolędy, również nieznane kolędy i inne utwory, które będą tutaj zagrane, zaśpiewane między innymi w stylu irlandzkim, bo zespół, który dzisiaj gościmy, to właśnie zespół, który gra muzykę irlandzką już od przeszłych 20 lat. Występowali chyba na wszystkich kontynentach świata. Tą muzyką wielu ludzi porwali ich serca. I moi drodzy, chcemy dzisiaj właśnie słuchać tych kolęd i utworów, które są związane między innymi właśnie z Zieloną Wyspą. Chcemy poznać też kulturę Zielonej Wyspy, jak tam Irlandczycy świętują, kolędują, jak przeżywają okres Bożego Narodzenia. I dlatego, moi drodzy, ten dzisiejszy wieczór ma nam właśnie przybliżyć Boga, a zarazem przybliżyć różne kultury, w tym wypadku kulturę irlandzką. Witam bardzo serdecznie wśród nas, moi drodzy, zespół Karantuchy. Oni o sobie na pewno w czasie koncertu wiele powiedzą i wiele usłyszymy na ten temat. Dlatego chcę ich tutaj powitać wśród nas bardzo serdecznie, bardzo gorąco i wszystkim życzyć naprawdę takiego wieczoru pełnego modlitwy, zadumy, refleksji nad przyjściem Jezusa na świat poprzez tę muzykę, którą będziemy dzisiaj słuchać. Witam bardzo serdecznie zespół Karantuchy. Gościnnie występuje Anna Paweł Zatarki, i Narodzina. Moi drodzy, cieszę się, że to zaproszenie doszło do skutku. Po tylu latach znajomości, takiej dobrej, bardzo dobrej znajomości, widzimy się po raz pierwszy w Rzeszu. Do tej pory widzieliśmy się w różnych innych okolicznościach i miejscach, a teraz po raz pierwszy cieszę się, że tutaj w Rzeszu możemy gościć cały zespół w komplecie.
Thank you.
Będzie z niej kiedyś wielka gwiazda, dzisiaj dla Państwa
Dziękuję bardzo. I z tego, który
I lubię zagrać utwory, których autora znam, a dodatek siedzę niemalże na tej samej scenie, od siedzi, no tu nas bez całego siedzimy na autor. Dobre. Maciej Paszak, siedzący po mojej lewej stronie skrzydle z harmonity. Thank you.
Radwin o tej porze roku jest paskudny. Ani śniegu, zimno, wilgotno. A listopad chyba nie lepszy, że będzie o listopadowym dniu na ulicy.
ale mam nadzieję, że się tu zadowoliła, a Państwo macie z tego dużą frajdę podczas spotkań modlitewnych organizowanych przez tego, który tu siedzi i zaciska kciuki, że tam czegoś się Pan spotkał. Czuwam nad wszystkich Duch Święty też. Klara. Thank you.
A ja za chwilę Państwu pastora, powiem maluczki, jak powiedziałem, trochę jest to pewnie niezwykle kapryśny, właśnie kapryśni. Byli kapryśni, bo się umieć za chwilę.
czy tak zwany intruizma milece, ale to nieważne. Chyba jeden z popularniejszych utworów pochodzących z tego kraju, Amazing Grace w wersji instrumentalnej. Thank you.
Tak, to wróćmy jakieś 5 minut wstecz do mojej myśli. Szkocja to również piosenka z tego kraju. O Szkocji nie wiem, już nic nie opowiem, więc po prostu się zachowałem. A widzę, gdzie muszę, więc jest spoko, to święty czytu. Amazing Grace, pieśń tak znana jak poprzednia w Szkocji, ale również na całym świecie. I już dla Państwa. Thank you.
naprawdę kompletnie nic. Chociaż jest jeszcze szansa zapowiedzi kolejnego, ostatniego utworu. I to są kolenda. Kolendy znanej piosenki, które śpiewały nasze matki, śpiewały nasze babcie. Mam nadzieję, że ta tradycja, ta bardzo polska tradycja, nie zaginie. Przyuczam moje dzieci osobiście, żeby śpiewały kolendy. Wszyscy przyuczają. Ja nie mogę za wszystkich mówić, mówię za siebie, ale kolega odpowiada, wszyscy przyuczają. I to są te stare kolendy, ale również są kolendy napisane współcześnie. I ta, którą za chwilę dla Państwa Kasia wykona, to jest trudna kolenda. I to nawet nie dlatego, że jest trudna, jeśli chodzi o harmonię czy melodię, ale niesie w sobie pewnego rodzaju moc, która powoduje, że czasami człowiek potrafi się rozkleić, więc do tej pory trzymałem się dzielnie, może być już kolenda dla nieobecnych. Nieobecny, Twoja duszy.
gruncie i większej wszędzie. Więc myślę, że coś z potworu może radę tego z tych pytań dynamiczniejszych. Oczywiście po tej piosence zobaczymy, co dalej, co płyty niż z tego kościoła, które można mieć. A z tym potem, tak może zawsze niezbyt zręcznie, coś tam tak mówię, jakby ktoś chciał rzucić jakiś wdowi grosz, to zawsze tą ofiarę serca uzamykamy z tyłu dziewczyny. Poniosę kolejny utwór zespołu Karabinki i Kości.
swojemu, ale tu dzisiaj mieliśmy okazję, żeby poświętować po irlandzku. Tak jak Irlandczycy świętują, jak śpiewają, jak przeżywają w takich tutaj melodiach, nastrojach. On już poszli. Nie wiem, czy się jeszcze co. Myślę, że jeszcze może bardzo dziękuję. Thank you.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.